Narodowego w Warszawie z przepięknej galerii Faras. Bardzo mi miło powitać Państwu w naszym zaimprowizowanym studiu, które nadaję teraz na żywo. Z jednej strony za murami tłębi się już całkiem spory tłum. Mamy ponad 300 osób w muzeum, bo dziś mogliśmy otworzyć pierwszy raz od długiego czasu nasze galerie. Ale z drugiej strony zapraszamy na jubileusz otwarcia Galerii Faras i odkryć, które w 1961 roku, 2 lutego, gdy ekspedycja pod kierownictwem profesora Kazimierza Michałowskiego dotarła do niewielkiego miasteczka na terenach obecnego Sudanu, miasteczka Faras. Były to tereny starożytnej Nubii. To, jakich odkryć i jakich skarbów dokopali się polscy archeolodzy, to najważniejsze polskie odkrycie XX wieku. O jego fenomenalnym znaczeniu za chwileczkę opowie pani profesor Aleksandra Sulikowska oraz ostatni świadek tamtych wydarzeń, uczestnik ekspedycji, pan profesor Stefan Jakobielski. To, o czym chciałabym ja Państwu powiedzieć, to, że ta galeria, która będzie dostępna dla wszystkich dziś od godziny 15, to galeria, która w 2014 roku dzięki hojności naszego znamienitego darczyńcy, pana Wojciecha Pawłowskiego wraz z rodziną, została ufundowana. I jest to jeden z najpiękniejszych przykładów takiego partnerstwa publiczno-prywatnego, jakie zdarzył się w historii polskiego muzealnictwa. Same odkrycie i same obiekty, które znajdują się tu w oku, to obiekty o znaczeniu światowym. One są dostępne tylko tu w Warszawie, tylko w Sudanie, w Muzeum Narodowym oraz kilka z nich wypożyczonych zostało do Luwru. Więc jeszcze raz serdecznie zapraszam. Rok, czyli jubileusz Faras, będzie zdecydowanie dłuższy niż te 12 miesięcy, bo będziemy opowiadać o tym odkryciu przez 20 miesięcy. Przez ten czas będziemy Państwa zapraszać na wydarzenia międzynarodowe, dwie konferencje naukowe, bardzo wiele wydarzeń o charakterze edukacyjnym, dedykowanych zarówno dla dzieci, jak i dla widzów starszych. Zbudujemy także na naszym dziedzińcu namiot archeologa i liczymy na to, że będą się Państwo z nami bawili. Dziękuję bardzo. Powiem tylko jeszcze, że te obchody organizujemy wspólnie z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, z Instytutem Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk, a zostały objęte honorowym patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Polskiego Oddziału UNESCO. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. 2 lutego 1961 roku misja archeologiczna, na której czele stał profesor Kazimierz Michałowski, przybyła do Faras. Wtedy jeszcze nikt za bardzo nie wiedział, co takiego ciekawego można tam znaleźć i pewnie ta data nie zostałaby zapamiętana, gdyby nie istota znalezisk, które odkryto w tym miejscu. Prace archeologiczne zaczęły się 2 dni później i przez kilka pierwszych dni oglądano miejsca, w którym nad Nilem, w okolicy tak zwanego Wielkiego Komu, odnajdywano bloki faraońskie. Profesor Kazimierz Michałowski bardzo chciał odnaleźć faraońską świątynię. Miał nadzieję, że znajdzie ją w tym miejscu. Te nadzieje powoli znikały, natomiast pojawiła się zupełnie inna perspektywa, dlatego że w wyniku prac prowadzonych właśnie w tym czasie, w wyniku przekopu, który dokonano przez ów Wielki Kom, odnaleziono pozostałości jakiegoś kościoła. I wiedziano od razu, że to jest kościół, dlatego że znaleziono tam dwa wielkiej urody malowidła. I to był początek badań w Faras i początek tego cudu, o którym potem światowa prasa pisała właśnie w ten sposób, że to jest cud z Faras. Był to początek wielkiej kariery profesora Michałowskiego i innych badaczy, którzy tam właśnie pracowali, którzy tam działali. Cała misja
działała w Faras do 1964 roku. Malowidła zaczęły przyjeżdżać do Warszawy nieco wcześniej. Już w 1962 roku pierwsze malowidła trafiły do naszego muzeum. Misja zakończyła się w roku 1964 i był to właściwie kres istnienia miejscowości Faras, kres katedry, którą tam odnaleziono, dlatego że narastające w czasie wody Nilu powodowały zalanie tej miejscowości. W ciągu roku Faras będziemy wspominali wydarzenia, które były związane z działalnością misji archeologicznej w tym miejscu. Będziemy starali się pokazywać Państwu materiały archiwalne z Faras. Wydamy książkę temu poświęconą, ale również na naszych mediach społecznościowych będziemy umieszczać takie kalendarium z Faras, które opracowujemy na podstawie dziennika wykopaliskowego i na podstawie wspaniałych zdjęć archiwalnych, które z Faras pochodzą. Jest z nami Stefan Jakobielski, profesor Stefan Jakobielski, który był w Faras od czasu drugiej misji, która miała miejsce na przełomie 1961-1962 roku. Profesor Stefan Jakobielski widział na własne oczy to wszystko, co działo się w Faras i dzisiaj, a także w przyszłości będziemy korzystać z jego pamięci, z jego wiedzy. A teraz spotkają się Państwo ze Stefanem Jakobielskim, który opowie pokrótce o tym, jak odkrywano Faras. To odkrycie mogło być zupełnie inne, tak. Mogło być zupełnie inne i na zupełnie inne odkrycie liczył Michałowski. Ratowano przede wszystkim świątynię faraońską. To był temat akcji miejskiej. Oto się Egipt zwraca do UNESCO. W Faros sytuacja wygląda w ten sposób, że jest to wielkie wzgórze, prawda? Wielkie wzgórze sztuczne. Ono się musiało uformować na jakimś dużym budynku. Po prostu Michałowski to wiedział, że to nie jest przypadkowy pagór, na którym postawili sobie Arabowie cytadelę. To musiał być budynek, który pokrywa wydma i dopiero na tym cokolwiek budowano. U stóp tego budynku po stronie zachodniej leżało kilkadziesiąt znalezionych już wcześniej bloków faraońskich. I te bloki już stanowiły jakąś podstawę do powiedzenia, no znaleźliśmy, prawda, Tutmesa III bloki, Ramzesa II bloki. Te zabytki pozwoliły Michałowskiemu już na to, że on ma powód do powrotu do Faras. Wtedy mógł się odważyć zaatakować, powiedziałbym, to wzgórze w takim miejscu i na tyle, żeby można było dotrzeć do budowli, na której został uformowany, inaczej mówiąc, na świątynię Tutmesa III, bo wiadomo, czego się szuka. Jak są bloki Tutmesa III, to musi być budynek Tutmesa III. No tego budynku nie ma. To jest zupełnie inny budynek zbudowany z tego samego materiału. Mało tego, ten budynek wygląda dziwnie, dlatego że dół jest z bloków faraońskich, prawda? Góra jest z cegły czerwonej. Co można sądzić o takim budynku? Można go nazwać wielkim budynkiem. I tak go nazwano. To była katedra. Przy każdym ruchu, że tak powiem, przy każdym wyniesieniu każdego kosza piachu odsłaniała się kawałek budowli, kawałek malowidła. No to był ten największy triumf, prawda, który i największy kłopot, który miał profesor Michałowski. Bo to wszystko trzeba było zabezpieczyć, a o tym, żeby zrekonstruować katedrę gdziekolwiek indziej, jak świątynię faraońską, mowy nie było. Wiadomo było, że ona musi być iść pod wodę i wiadomo było kiedy. I tak się stało. Myśmy próbowali resztki katedry już po zdjęciu fresków natychmiast rozbierać.
ale do końca nie byliśmy w stanie rozebrać tej struktury. Tak samo nie byliśmy w stanie zrobić przyzwoitych badań pod katedrą. Czasem trzeba wybrać. Jeżeli się ma do czynienia z skarbami sztuki nubijskiej lub lepszą dokumentacją domów z cegły mułowej, to oczywista, wybór jest oczywisty. I tak wybrał Michałowski, że z tym było kupę kłopotu, to prawda, ale to już mniejsza. Kiedy tylko odkryto pierwsze malowidła w katedrze, od razu było wiadomo, że trzeba je zdjąć ze ścian katedry, że trzeba je poddać transferowi, ponieważ oczywiste było, że katedra zostanie zalana wodami Nilu. Dlatego też pierwszy konserwator, który pracował w Faras, Stanisław Jasiewicz, który był konserwatorem z Muzeum Narodowego w Warszawie, podjął pierwsze próby zdjęcia malowideł. I to były próby od razu udane. Te pierwsze malowidła znajdują się dzisiaj w Sudańskim Muzeum Narodowym w Chartumie, ale kolejne malowidło zdjęte przez Stanisława Jasiewicza trafiło do Muzeum Narodowego w Warszawie i również następne. To było w 1962 roku. Następne malowidła trafiały do muzeum po 1964 roku. Były to już malowidła, które zdejmował ze ścian katedry Józef Gazy, konserwator również związany z Muzeum Narodowym w Warszawie. Później przez wiele lat, aż do otwarcia galerii w 1972 roku, trwała konserwacja tych malowideł, która była wielkim, żmudnym, pracochłonnym procesem. Tymczasowa pracownia konserwacji Faras znajdowała się dokładnie w tym miejscu, w którym jesteśmy. W galerii Faras przez te wszystkie lata konserwatorzy robili te wszystkie rzeczy, które trzeba było wykonać, ażeby malowidła mogły cieszyć oczy publiczności. Przed 2014 roku w muzeum mieliśmy jeszcze jedną dużą konserwację malowideł i zaraz posłuchacie Państwo i zobaczycie Państwo nasze konserwatorki Agnieszkę Kijowską i Katarzynę Rachutę, które opowiedzą o tej dawnej konserwacji, o transferach malowideł oraz o ich współczesnej konserwacji. Malowidła, które znajdują się za mną, pochodzą z apsydy presbiterium, najważniejszego miejsca w świątyni. Wykonane one zostały na tynku wapiennym i kolejne warstwy, które się pojawiały, zostawały oddzielone od siebie jedynie cienką warstwą pobiałą. Pierwotna kompozycja przewidywała ukazanie postaci Matki Boskiej Tronującej w otoczeniu 12 apostołów, po 6 z każdej strony. Nie zachowały się niestety przedstawienia głów, twarzy, co zostało spowodowane tym, że same mury świątyni nie zachowały się w tej części. Dodatkowo warunki atmosferyczne powodowały uszkodzenia. Malowidła przyjechały do Muzeum Narodowego podzielone na 5 części. Trafiły do pracowni konserwatorskiej, gdzie zostały poddane bardzo szczegółowym zabiegom. Po całkowitym oczyszczeniu powierzchni malowideł, opracowaniu kitów, czyli uzupełnień wypełniających ubytki, malowidła zostały połączone, umieszczone na konstrukcji umożliwiającej przedstawienie ich w półkolistej postaci imitującej apsydę. I w ten sposób malowidła były prezentowane przez kolejnych 50 lat, kiedy to w 2013 roku podjęto decyzję o reorganizacji galerii. I tutaj pojawił się też pomysł i właściwie potrzeba na przegląd malowideł ponownie, sprawdzenie ich stanu zachowania, oczyszczenie i w ten sposób mogliśmy pokłonić się nad nimi ponownie. Malowidła zostały zdjęte i umieszczone w pracowni konserwatorskiej. Zasadniczo malowidła zachowały się w bardzo dobrej kondycji. Nasi koledzy sprzed 50 lat wykonali wspaniałą pracę. Pozostały pewne zabiegi, które mogliśmy wykonać, żeby jeszcze dodać blasku tym malowidłom. Nasze prace konserwatorskie polegały na oczyszczeniu powierzchni z brudu, kurzu, również innych zanieczyszczeń, usunięciu pozostałości materiałów z dawnych zabezpieczeń, które częściowo przykrywały pewne detale malowideł.
Korzystając z okazji, że malowidła znajdowały się w pracowni konserwatorskiej, wykonaliśmy szereg dodatkowych działań. Między innymi wykonaliśmy zdjęcia w świetle UV, które na przykład uwidoczniły zarys szat i różnych szczegółów, które w świetle dziennym są zupełnie niewidoczne. Po zakończeniu wszystkich prac malowidła trafiły do nowo zaaranżowanej, pięknej galerii Faras, do której zwiedzania bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Odkryte malowidła na ścianach katedry powstawały na przestrzeni wieków, od mniej więcej VII-VIII wieku do XIV. Konserwatorzy stanęli przed trudnym zadaniem zdjęcia 120 malowideł ze ścian katedry. Zabieg zdejmowania malowideł jest zabiegiem trudnym i obarczonym ryzykiem zniszczeń. Malowidła były wykonane w różnej technice, o różnej spoistości. Należało je przebadać, wzmocnić, delikatnie oczyścić z naleciałości, które by utrudniały przyleganie facingu i tym samym mogły spowodować zniszczenia warstwy malarskiej. Zaimpregnowano powierzchnię malowideł, następnie zabezpieczono warstwami bibułki japońskiej, gazy oraz tkaniny lnianej. Warstwy te były wklejane na gorąco masą woskową. Przystąpiono do odcinania malowideł piłami. Po odcięciu malowideł od ścian zostały one położone licem do dołu na podkładkach. Malowidła zostały umieszczone w skrzyniach, które zostały przetransportowane drogą wodną Nilem do portu i stamtąd statkiem przypłynęły do Gdyni, po czym zostały przewiezione samochodami do Muzeum Narodowego. Malowidła przyjechały do Muzeum Narodowego w 1964 roku. Przyjechały w postaci transferów i zostały poddane zabiegom konserwatorskim. Prace przewidywały stworzenie nowego podłoża nośnego dla malowideł, tak aby mogły być przedstawione w zupełnie nowych warunkach, w sposób dla nich jak najbardziej bezpieczny. Pierwsze zabiegi, które podjęto, polegały na usunięciu oryginalnego tynku od strony odwrocia. Bardzo ważnym, istotnym zabiegiem było odsolenie pozostałych warstw. Polegało to na zwilżeniu całej powierzchni malowidła od strony odwrocia wodą i nakładaniu kompresów. Czynność tę powtarzano wielokrotnie, aż do uzyskania pewności, że rzeczywiście wyekstrahowano wszystkie sole z całego malowidła. Było to o tyle istotne, że sole pozostawione w warstwach malarskich mogą migrować na powierzchnię, co powoduje unieczytelnienie obrazu, zniszczenie samej warstwy malarskiej. Może też powodować rozwarstwienia poszczególnych warstw, co w efekcie prowadzi do zniszczenia malowidła. Nie wykonano retuszy malowideł, zachowując je w stanie oryginalnym, tak jak zostały znalezione w katedrze, traktując jako zabytki archeologiczne. Dzięki temu, że malowidła nie są w żaden sposób retuszowane, możemy prześledzić oryginalne przemalowania, zmiany kompozycji, a czasem wręcz namalowane nowe kompozycje bez warstw tynku i pobiały na starszych malowidłach. Cały czas możemy badać i obserwować powierzchnię malowideł i odkrywać nowe elementy, które wzbogacą naszą wiedzę o malarstwie lubińskim. A teraz połączymy się z Anią Knapek, która niestety nie może być z nami. Ania jest edukatorką i pełnomocniczką do spraw dostępności w Muzeum Narodowym i jest również współautorką programu obchodów jubileuszowych Faras. Witaj, Aniu. Dzień dobry, Olu. Witam wszystkich Państwa bardzo, bardzo serdecznie. I zacznę może od tego, czym jest dla mnie archeologia. Czy Państwo mnie słyszą? To jest dobre pytanie. Czy Państwo mnie słyszą teraz?
Dla mnie archeologia. Dla mnie osobiście archeologia i wykopaliska w Faras to kwintesencja przygody, nauki, ale także jest to ogromna historia współpracy między ludźmi, bo taki wyczyn, jakiego dokonał zespół pracujący w Faras pod kierownictwem profesora Michałowskiego, musiał bazować właśnie na współdziałaniu. I właśnie te trzy aspekty, ta przygoda, ta współpraca i ta nauka będą dla nas bardzo ważne podczas opowiadania Państwu przez najbliższy rok, a nawet rok z okładem, o tych wykopaliskach, o tym wielkim, wielkim odkryciu. Zaczynamy teraz w lutym, a skończymy jesienią 2022 roku. W tym czasie będą mogli Państwo spotkać wybitnych naukowców, którzy pracują na co dzień w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, czy też w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich Morskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk, naszych partnerów, którzy po dzień dzisiejszy prowadzą wykopaliska na terenie Sudanu, badają tę przeszłość starożytnej Nubii, także wykorzystując te odkrycia w Faras, odnosząc to, co oni znajdą do tego, co w Faras kiedyś zostało odkryte. Będziemy Państwa zapraszali także na spotkania dla dzieci, o czym już wspomniała na początku pani dyrektor Herzog. W wakacje mamy nadzieję zaprosić Państwa do namiotu archeologa, gdzie będziemy opowiadali, na czym polega ten zawód. Oczywiście na odkrywaniu fascynujących reliktów przeszłości, ale także na żmudnej pracy dokumentacyjnej, na pracy w bardzo ciężkich warunkach czasami, jak chociażby praca na pustyni. Opowiemy także, z czym to się wiąże. Będziemy zapraszali na Państwa do przeczytania publikacji, której wydanie planujemy. Publikacji, w której zbierzemy te wszystkie informacje o Faras, o Nubii, którymi teraz dysponujemy, w której także pokażemy Państwu archiwalne zdjęcia z wykopalisk, dzięki czemu będą mogli Państwo niemal poczuć się, jakby w Faras byli. A to jest uczucie wyjątkowe, bo tak jak wyjątkowa jest historia Faras. Jest to jedno z stanowisk archeologicznych, do którego już nie mamy po prostu dostępu. Znajduje się gdzieś głęboko w wodach jeziora Nasera, sztucznego jeziora, które powstało w wyniku zalania, w wyniku budowy wysokiej tamy asuańskiej. Więc mam nadzieję, że ten program wydarzeń, który przygotowaliśmy, że te wszystkie historie, które dla Państwa zbieramy tutaj, które będziemy wyciągali na światło dzienne, sprawią, że zapałają Państwo jeszcze większą miłością do archeologii niż teraz, niż tylko w dziecinnych wyobrażeniach, niż to do tej pory w Państwu tkwi. Wykopaliska Faras to oczywiście znalezienie fantastycznych malowideł, z których w Muzeum Narodowym w Warszawie mogą Państwo oglądać 67. Ale wykopaliska Faras to także odkrycie chociażby przepięknych elementów architektonicznych, pięknie rzeźbionych, także prezentowanych w galerii. Ale to także zabytki, których na co dzień nie pokazujemy. Są wrażliwe, są delikatne, jak chociażby papirusy, jak chociażby fragmenty tkanin. I o nich Państwu opowie teraz Aleksandra Sulikowska. Połączymy się z naszym magazynem. Zajrzymy na chwilę do magazynu sztuki Faras. Zapraszam. Jesteśmy teraz w magazynie zbiorów wschodniochrześcijańskich, gdzie znajdują się między innymi obiekty pochodzące z wykopalisk z Faras. Są to zabytki, którym nie służy wystawianie na światło, zwłaszcza na światło słoneczne, ale także na światło sztuczne. Wśród takich ważnych zabytków, które znajdują się w naszej kolekcji, można wskazać kolekcję pergaminowych kart. Są one pisane trzema językami, w języku greckim, koptyjskim oraz staronubijskim. Wygląda na to, że użytkownicy katedry faraskiej tymi właśnie językami się posługiwali i możemy tutaj też w związku z tym zobaczyć różne tendencje kulturowe, różne tradycje, które stały u podstaw tych wszystkich zjawisk artystycznych, które oglądamy w katedrze, nie tylko jeśli chodzi o malowidła, ale także inne dzieła sztuki.
W magazynie mamy także wiele takich obiektów, które być może nawet jeszcze nigdy nie ujrzały światła dziennego. Są to przede wszystkim obiekty kamienne i zabytki ceramiczne. I tutaj możemy zobaczyć prosty, ale bardzo urodziwy zabytek, który jest fragmentem jakiejś większej całości, który jest właśnie taką formą ozdobnego krzyża, bardzo lubianego najwyraźniej przez Nubijczyków. Widzimy tutaj krzyż w krzyżu, krzyż grecki, na którego skrzyżowaniu ramion pojawia się jeszcze jeden wyryty krzyżyk. Pojawia się tutaj również coś jak gdyby litera M, która jest literą odnoszącą się do archanioła Michała, bardzo ważnej postaci dla Nubijczyków. Inskrypcje związane z archaniołem Michałem są wyjątkowo częste i one często są właśnie wkomponowywane w takie dziwne, ciekawe i zagadkowe obiekty, jak chociażby tutaj możemy zobaczyć. To jest obiekt wykonany z kamienia i tego rodzaju monogramy są tak naprawdę najlepszym świadectwem, jak ważny, powszechny i codzienny był kult, który istniał w Nubii. Bardzo ciekawym obiektem jest również taki przedmiot, który tutaj widzimy. Też czasowo był eksponowany w Galerii Faras, obecnie nie jest on pokazywany, gdzie możemy zobaczyć widoczną w lustrzanym odbiciu inskrypcję poświęconą również Michałowi, którą poprzedza krzyż. To jest zapewne obiekt, który służył jako stempel, czy mógł służyć jako stempel, a może jeszcze jego funkcja była inna. Być może była ona magiczna. To jest tak, że wielu rzeczy, jeśli chodzi o kulturę nubijską, my w dalszym ciągu nie wiemy. Bardzo cieszymy się, że są Państwo z nami i chętnie odpowiemy teraz na pytania, które pojawiły się w międzyczasie. Pierwsze pytanie od naszych widzów brzmi, czy dzieła Faras pozyskiwano w legalny sposób? To jest bardzo ciekawa historia. Budowa wysokiej tamy asuańskiej na Nilu, która rozpoczęła się w 1959 roku na terenie Egiptu, oznaczała dla Egiptu wielką szansę takiej modernizacji całego kraju, ale równocześnie zarówno rząd Egiptu, jak i rząd Sudanu zdawał sobie od początku sprawę z tego, że będzie to oznaczało zagrożenie dla zabytków znajdujących się w Dolinie Nilu, które to, co rzecz oczywista, należały do bardzo cennych obiektów dziedzictwa całej ludzkości. Oprócz takich zabytków, o których wiedziano, że istnieją, była też grupa zabytków hipotetycznych, to znaczy tych jeszcze nieodkrytych. I bardzo szybko podjęto decyzję tę podjęły rządy tych dwóch państw, ale również UNESCO, żeby zwrócić się do społeczności międzynarodowej o pomoc w ratowaniu tego światowego dziedzictwa kultury ludzkości. Taki apel został wystosowany w 1960 roku i od razu było wiadomo, że w związku z tym, że sytuacja jest wyjątkowa, że są to działania ratunkowe, że rządy wielu krajów będą się musiały w to zaangażować, muzea wielu krajów będą musiały się w to zaangażować i misje z wielu krajów będą musiały przybyć do Sudanu. Rząd Egiptu i rząd Sudanu zaproponowały, ażeby istniała możliwość podziału znalezisk na dwie części. To znaczy, że część, połowa miała zostać w kraju odnalezienia zabytków, a druga połowa miała trafić do tego kraju, tej instytucji, która owe zabytki odnalazła. I tak było również w przypadku polskiej misji archeologicznej. Znaleziska były dzielone po połowie, przy czym w przypadku dwóch malowideł unikatowych wyobrażeń Bożego Narodzenia i trzech młodzianków w piecu ognistym, wyjątkowo takich monumentalnych, barwnych,
dzieł o specyficznej, bardzo takiej nubijskiej estetyce, profesor Michałowski miał zadecydować o tym, że one nie będą podlegały temu podziałowi. Natomiast pozostałe dzieła, malowidła, obiekty architektoniczne, ceramika, wszystkie te dzieła zostały podzielone na dwie mniej więcej równe połowy i na mocy umowy pomiędzy Polską a Sudanem ta część polska została przekazana właśnie do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Tak więc możemy powiedzieć, że z całą pewnością obiekty te trafiły do Muzeum Narodowego w sposób legalny. Są one własnością Muzeum Narodowego w Warszawie. Drugie pytanie kierujemy do Ani Knapek i brzmi ono: czy już po zalaniu Faras przez wody jeziora podejmowano jeszcze jakieś badania na miejscu? Chodzi o jakiegoś rodzaju badania z zastosowaniem narzędzi archeologii podwodnej. Nic mi o tym nie wiadomo. Szczerze mówiąc, jest to moje marzenie, żeby w okolice Faras wysłać nurków i zobaczyć, czy z katedry jeszcze cokolwiek zostało. Szanse na to, muszę powiedzieć, są chyba nikłe, ponieważ jak słyszeliśmy, część budowli została wzniesiona z cegły mułowej, czyli po prostu z cegły na bazie mułu, na bazie gliny. Nic mi nie wiadomo o takich podwodnych wykopaliskach, natomiast pamiętam takie wspomnienie jednego z uczestników misji w Faras. Polacy opuszczali Faras oczywiście jako ostatni w kwietniu 1964 roku, kiedy niemalże wody Nilu już podchodziły pod stanowisko. Natomiast pół roku później, jesienią 1964 roku, ta osoba pływała już łódką ponad katedrą, więc to zalanie nastąpiło bardzo szybko, ale nic mi nie wiadomo o tym, żeby ktoś tam nurkował. Bardzo chętnie bym wysłuchała relacji, jak było, jeżeli ktoś by się odważył. Kolejne pytanie brzmi: w jaki konkretnie sposób zdejmowano te malowidła? Proces zdejmowania malowideł był wielce skomplikowany. Zasadniczo polegał on na tym, że dążono do tego, żeby lico malowidła jak najbardziej umocnić, utwardzić, powiedzmy. Dlatego też wprasowywano przy pomocy specjalnych żelazek na takich długich rączkach, które były oczywiście rozgrzane do odpowiedniej temperatury, wprasowywano mieszaninę różnych substancji, wśród których znajdował się również wosk w lico malowidła. Wprasowywano tam też również bibułę japońską oraz tkaninę, do której przyszyte były specjalne sznury. Całość malowidła od strony odwrocia była odcinana przy pomocy specjalnych pił. I tutaj też taka ciekawostka, ponieważ mamy bardzo duże, jak już powiedziałam, archiwum pokazujące, jak to robiono w Faras, natomiast właściwie nie mamy fotografii ani też filmów pokazujących ten sam proces odcinania. Natomiast mamy takie filmy, które zostały wykonane przez chyba polską telewizję w latach 70. na stanowisku archeologicznym w Starej Dongoli, gdzie prowadził badania Stefan Jakobielski, którego już poznaliśmy. I na tych filmach możemy zobaczyć bardzo podobny proces zdejmowania malowideł. Tak więc te malowidła były odcinane ze ściany, następnie kładzione jak gdyby na nowym podłożu. Odwrocie malowideł było specjalnie szlifowane, tak żeby było ono możliwie cienkie. No i całość pakowano do specjalnie przygotowanych skrzyń. Owijano malowidła w co się dało. Tak jak pamiętam, to w początkowym okresie były przygotowane specjalne takie bawełniane tkaniny, którymi owijano malowidła, ale również zdarzało się, że członkowie misji oddawali swoje własne koce po to, żeby te malowidła zabezpieczyć. W ten sposób zabezpieczone one były przewożone do znajdującej się na drugiej stronie brzegów Nilu miejscowości Wadi Halfa. Stamtąd zaś jechały pociągiem do Port Sudanu.
Stamtąd największy transport malowideł został przetransportowany, przewieziony statkiem polskim, statkiem Monte Cassino aż do Gdyni, a z kolei z Gdyni malowidła ciężarówkami przyjechały do Muzeum Narodowego w Warszawie. I tutaj zaczął się proces odwrotny, to znaczy te wszystkie warstwy, które na nich umieszczono, trzeba było zdjąć, położyć malowidła na nowych podłożach i doprowadzić je do dobrego stanu. Jak możemy tutaj zobaczyć, malowidła nie były poddawane gruntownemu retuszowi. Potraktowano je jako zabytki archeologiczne, co było w ogóle związane z pewnymi ideami propagowanymi w tym czasie przez UNESCO. Dzięki temu dzisiaj, po tych wszystkich latach, można powiedzieć, my mamy też otwartą drogę do tego, żeby prowadzić badania technologiczne nad tymi malowidłami. Więc oglądamy w Galerii Faras czy w Sudańskim Muzeum Narodowym również oglądamy tylko i wyłącznie te autentyczne warstwy malowideł, a kolejne konserwacje, które są prowadzone w kolejnych latach, pozwalają coraz bardziej oczyszczać te malowidła, ponieważ postęp technologiczny w dziedzinie konserwacji właśnie daje takie możliwości. Kolejne pytanie od naszych widzów brzmi: jakie farby lub barwniki posłużyły do stworzenia fresków? Zacznijmy od tego, że to nie są freski. Mówimy o nich malowidła, to są malowidła ścienne. Technika fresku polega na malowaniu na mokrym tynku. W Afryce, w której powstały te dzieła, nie było mowy o tym, żeby malować na mokrym tynku. Zresztą w sztuce bizantyjskiej zasadniczo malowano na suchym tynku i malowano farbami temperowymi, czyli takimi, jakimi malowano ikony. Wykorzystywano jako podłoże tynk mułowy, właściwy dla tej okolicy. No i trudno nam powiedzieć dokładnie, jak pracowały warsztaty, które tam działały. Możemy tylko podejrzewać, że artyści początkowo pracujący w Faras byli artystami pochodzącymi z Bizancjum, dlatego że z Bizancjum przybyło do Nubii chrześcijaństwo. Ta sztuka, którą tutaj oglądamy, to jest sztuka związana bardzo silnie z tradycją bizantyjską. Napisy, które znajdują się wokół postaci, to są napisy greckie, więc wszystko tutaj, można powiedzieć, jest bizantyjskie, w tym sensie właśnie greckie. Więc to, co wiemy o warsztacie malarskim artystów bizantyjskich, to możemy przekładać na naszą wiedzę o działalności artystów, tych, którzy działali w Nubii. I na pewno jednak też było tak, że z czasem tych Bizantyjczyków, jeśli w ogóle oni tam byli, ale z czasem na pewno było ich coraz mniej, Nubijczycy sami uczyli się tego kunsztu, tej sztuki malarskiej i ona w sensie technologicznym pozostała bizantyjska. W zasadzie w sensie ikonograficznym również pozostała bizantyjska, przy czym jeśli przyjdą Państwo do Galerii Faras, to bardzo zachęcam, żebyście Państwo przyjrzeli się malowidłom, które znajdują się w tej właśnie galerii, bo możemy tutaj zobaczyć wspaniałe portrety biskupów faraskich, którzy są ciemnoskórzy. Mamy tutaj wizerunek biskupa Marianosa, który znajduje się pod opieką Matki Boskiej. Wiemy o tym Marianosie, że był on Egipcjaninem i jego cechy fizjonomiczne rzeczywiście świadczą o tym, że on wygląda jak Egipcjanin. Mamy również portret małego władcy nubijskiego, który jest pokazany na tle wizerunku Chrystusa. To są wszystko wyjątkowe przedstawienia, dlatego że w bizantyjskich kościołach zasadniczo takich przedstawień śmiertelników nie spotykamy. Tutaj w dodatku one mają ten lokalny, miejscowy charakter, dlatego że ukazują prawdziwych Nubijczyków z ich takim szczególnym pięknem i z ich wspaniałym kolorem skóry. Kolejne pytanie kierujemy do Ani Knapek i brzmi ono: jakie znaczenie dla archeologii miało odkrycie w Faras?
Odkrycie Feras myślę, że bardzo mocno rozsławiło polskich archeologów. Misja profesora Michałowskiego i to odkrycie spowodowało lawinę propozycje rozpoczęcia kolejnych prac. I dzięki badaniom Feras polscy archeolodzy dostali propozycję kopania stanowiska Stara Dongola, gdzie prace prowadzą aż po dzień dzisiejszy. Potem pojawiły się kolejne propozycje, więc myślę, że te wykopaliska przede wszystkim pokazały polskich archeologów jako świetnych specjalistów, fantastycznie pracujących w terenie, jakby wychodzących naprzeciw temu, co nieoczekiwane, że nic ich nie zbije z pantałyku. Dzięki temu kolejne wykopaliska rozpoczęliśmy i wychowane zostało na takich stanowiskach jak Faras, czy Stara Dongola, czy potem Palmyra. Myślę, że wychowało się kolejne pokolenie polskich fantastycznych archeologów, dzisiejszych profesorów archeologii i też wybitnych specjalistów zajmujących się czasami bardzo wąskimi gałęziami w pracy na stanowisku, takimi jak badania ceramiki, czy badania odczytywania papirusów, czy też inskrypcji na kamieniu, co nazywamy papirologią bądź epigrafiką. Więc myślę, że to jest ten wielki pożytek z wykopalisk w Faras. Kolejne pytanie kierujemy do kuratorki Galerii Faras, pani profesor Aleksandry Sulikowskiej, i brzmi ono: jaki procent artefaktów Faras znajduje się w magazynie, a jaki na stałej wystawie z ogółu całej kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie? Bardzo wiele zabytków przechowujemy w magazynie i to jest niewielka liczba malowideł. Wydaje mi się, że około chyba 5 malowideł znajduje się w magazynie. To są z reguły malowidła takie nieekspozycyjne. 67 obiektów jest pokazywanych w galerii. To Państwo sami sobie obliczcie procent, bo to dla mnie trochę za trudne. Natomiast niewielka część kolekcji ceramiki i innych obiektów, może takich trochę mniej spektakularnych, jest pokazywana na stałe w galerii, co wynika z tego, że tych zabytków mało spektakularnych, czyli właśnie na przykład ceramicznych, jest w zbiorach bardzo, bardzo wiele. Natomiast z kolei dużą część kolekcji obiektów kamiennych, architektonicznych, czy to są kapitele kolumn, czy to są kraty okienne, wykonane z różnych materiałów. Te zabytki również pokazujemy w Galerii Faras. To jest pewna taka, taki zwyczaj, można powiedzieć, muzealny, że nie wszystkie zabytki mogą być pokazane w galerii. Też nie wszystkie zabytki muszą być pokazane w galerii, bo często ich formy są powtarzalne, często one dla zwiedzających nie są takie znowu interesujące. Natomiast musimy też wziąć pod uwagę to, że obiekty pochodzące z Faras w dalszym ciągu są przedmiotem zainteresowania archeologów i również historyków sztuki. Jeśli oglądają nas studenci archeologii, to bardzo ich zachęcam, żeby zastanowili się nad tym, czy nie mogą napisać swoich prac licencjackich albo magisterskich na temat tych właśnie zabytków. I te zabytki, które przechowujemy w magazynach, one właśnie temu służą, temu, żeby badacze, młodzi i starsi badacze mogli w dalszym ciągu zajmować się sztuką nubijską, a nie tylko poprzestawać na tych odkryciach, które już zostały opisane, skatalogowane i możemy gdzieś je uznać za zakończone. Kolejne pytanie kierujemy do Ani Knapek. Jak długo trwała cała operacja od momentu odkrycia katedry do chwili przywiezienia obiektów do Muzeum Narodowego w Warszawie? Wykopaliska rozpoczęły się 2
2 lutego 1961 roku, natomiast archeolodzy wyjeżdżali z Faras w roku 1964. Nie znaczy to, że przez cały czas nieprzerwanie prowadzili badania, jeździli na tak zwane kampanie. One trwały miesiąc, czasami dłużej, czasami kilka miesięcy, więc to był taki proces rozłożony w czasie, zamykający się w tym okresie 1961-1964. Zabytki z Faras też przyjeżdżały do muzeum w różnych odstępach czasu. Pierwszy transport dzieł z Faras dotarł do nas w lipcu 1961 roku i przez kilka miesięcy, przez 2 miesiące do końca września leżał w muzeum, czekał na odprawę celną, ponieważ musiało przejść wszystkie konieczne procedury. Zabytki czekały w muzeum na odprawę celną i skrzynię z pierwszymi zabytkami z Faras otworzyliśmy 23 albo 25 września 1961 roku. To było 7 skrzyń, znajdowały się w nich fragmenty architektoniczne, znajdowały się fragmenty ceramiki, które można było pokazać, profesor Michałowski mógł pokazać, co zostało wtedy znalezione. I pokazać, że jest sens kontynuowania prac w Faras. Potem też, tak jak wspominaliśmy, w roku 1962 dotarły do Polski pierwsze malowidła, a ten największy transport, te już wszystkich znalezisk, to był rok 1964 i w pierwszej kolejności zabytki trafiły po prostu do konserwacji. Ona zajęła kolejnych 8 lat, bo galerię stałą sztuki Faras, zbiorów z Faras otworzyliśmy w czerwcu 1972 roku. Ostatnim pytaniem na dzisiaj jest, jakiego rodzaju papirusy odkryto w Faras? Akurat w Faras nie odkryto żadnych papirusów, a karty pergaminowe i fragmenty ksiąg, które były też bardzo zniszczone, i przez wiele lat były przechowywane w Muzeum Narodowym, oczekując na trudną dla nich bardzo konserwację. Obecnie te obiekty są zakonserwowane i to są fragmenty ksiąg liturgicznych. Ciekawe jest to, że to są zarówno fragmenty ksiąg greckich, koptyjskich, jak i nubijskich. Na pewno najciekawsze są takie fragmenty kart, które zawierają pozostałości po miniaturach. One są bardzo mało czytelne, natomiast poświadczają to, że Nubijczycy posługiwali się malarstwem miniaturowym, znali to malarstwo. Być może w przyszłości, w tych badaniach, które są prowadzone obecnie w Sudanie, również przez polskich archeologów, uda się znaleźć jakieś jeszcze inne obiekty, które będą coś nam mówiły o tym malarstwie miniaturowym. Natomiast pergaminy z Faras, czy oprawa, fragment oprawy księgi, która została w Faras odnaleziona, tak jak to już oglądaliśmy, są na co dzień przechowywane w magazynie. Mam nadzieję, że przy okazji jubileuszu Faras będziemy mogli te obiekty chociażby na jakiejś tymczasowej ekspozycji Państwu pokazać. Tak jak zostało to już powiedziane, to było ostatnie pytanie na dzisiaj. Bardzo dziękujemy Państwu za tak liczny i aktywny udział w naszej dzisiejszej transmisji. Pytań jest trochę więcej i postaramy się na nie sukcesywnie odpowiadać, nie tylko na naszym Facebooku czy w naszych mediach społecznościowych, ale te pytania posłużą nam również do tego, żeby przygotować dla Państwa specjalne tematyczne podcasty, które będą dotyczyły konserwacji czy kwestii związanych z ikonografią malowideł. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszamy Państwa serdecznie do Muzeum Narodowego w Warszawie, gdzie od dzisiaj możecie Państwo oglądać Galerię Sztuki Starożytnej, a od godziny 15 otwarta będzie również dla zwiedzających Galeria Faras. I ze względu na tę dzisiejszą rocznicę, oczywiście przede wszystkim bardzo serdecznie Państwa zapraszam do tego, byście przyszli Państwo do Galerii Faras i żebyście popatrzyli na nią i żebyście przychodzili Państwo tutaj jak najczęściej.
Dziękuję bardzo. Mieszkaliśmy w domu na wsi. To nie jest budowla z cegły, tylko to jest budowla z bloków muł podsuszanego takiego. Natomiast w środku myśmy mieli namioty, rozbite, duże namioty, specjalnie projektowane dla misji naszej. Tam się łóżka montowało w środku, składane. Jak ktoś się bardzo bał, to składał sobie nogi od łóżka w puszkę z wodą, żeby skorpiony nie wejść. Ale na ogół żeśmy tego nie robili. Zaczynaliśmy o 7 rano, w pierwszej kampanii nawet o 6. Wchodziła jedna osoba na dyżur. Reszta przychodziła o 8 po śniadaniu. I wtedy zwalniała tego, co chodził na ranek. To miało wielki sens z tego względu, że rano było zimno jak jasna cholera. I człowiek musiał się bardzo ciepło ubrać. I potem to zdejmował. No to on już zdążył wrócić, zjeść śniadanie i się przebrał. To jedna sprawa. Poza tym no, było pierwsze rozeznanie, co się w ogóle ustawienie robotników. To robił Rajs. I przez Rajsa, czyli przed nadzorcę robotników, który był fachowcem w robocie archeologicznej, w momencie odkrycia rozniosło się o sukcesie, zjawili się turyści. No to była już największa zmora, jaka mogła nas dotknąć. To były setki turystów, którzy przyjeżdżali. Może miło jest, że ktoś się interesuje, no to mimo wszystko niesłychanie to przeszkadza w pracy. Więc żeśmy musieli wprowadzić dni, że tylko w piątki wolno odwiedzać wykopalisko. Mieliśmy jeszcze rodzaj odwiedzin, przyjeżdżam do biblioteki. Dlatego, że w odróżnieniu od wielu misji, a szczególnie od misji francuskiej, francusko-argentyńskiej de facto, mieliśmy książki poza kryminałami do czytania. Myśmy mieli słowniki. Podstawowe lektury, które trzeba było mieć. Profesor Rosenwasser przyjeżdżał do nas co piątek o godzinie 7 rano sprawdzać w Wörterbuchu słówka. Mieliśmy pięciotomowy Wörterbuch, znaczy słownik hieroglificzny, egipski. No bo trzeba było mieć takie rzeczy. Opisywanie znalezisk, wszystkie te pisanie raportów, dziennika wykopalisk i tak dalej, wszystko to się odbywało wieczorami i wszystko to się odbywało przy lampach ciśnieniowych, które to były jednym z najważniejszych sprzętów w domu, dlatego że dawały oprócz światła, bardzo silnego światła, ciepło. No bo światła elektrycznego nie było raczej. Powiadam raczej, dlatego żeśmy mieli gdzieś w tym, w czwartej kampanii mieliśmy agregat prądotwórczy, który wszelako nie bardzo chciał pracować, bo się zapiaszczał.